Hej ludzie, witajcie i Boga chwalcie. Halleluja. Dzień dobry, Bóg jest dobry. Krótka piłka. Parę słów na temat bycia świętym. Co to znaczy być świętym? Wiecie, katolicy mają swoich świętych, takich ludzi na rysunkach z jarzeniówką nad głową, tak? A propos, w religii hinduskiej też tacy święci z jarzeniówką na głowę często się pojawiają na rysuneczkach. Ale co to jest święty? Kim jest święty? Bo według nauki Nowego Testamentu święci to są chrześcijanie. Żywi ludzie, którzy nawracają się do Jezusa Chrystusa, zostają uświęceni przez krew Jezusa Chrystusa, Jahusza Mesjacha, Mesjasza i apostoł Paweł na przykład, sprawdzicie, wiele swoich listów zaczyna od takiego zwrotu. Bracia, święci pańscy, umiłowani w Bogu, święci. Święty to jest po prostu człowiek oddzielony, odseparowany z tego świata dla Królestwa Bożego. Opuścił ten świat, jak to mówił Jezus Chrystus, ja was wyrwałem z tego świata i przeniosłem do Królestwa mojego Ojca. To są święci. I teraz w Starym Testamencie też byli święci. W trzeciej Księdze Mojżeszowej 11 rozdział. Proszę, przeczytajcie cały rozdział. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Jahwe, mówi Pan, Bóg Izraela. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, nie zanieczyszczajcie się, nie jedzcie nic nieczystego. Cały 11 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej. Potem echo tego rozdziału pojawia się w listach Piotra, kiedy Piotr mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Piotr cytuje Pisma Starego Testamentu w swoich listach i mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. I teraz pytanie, co to jest to uświęcenie? Co to jest ta świętość? Czy świętość Starego Testamentu jest inną świętością niż ta świętość w Nowym Testamencie? Dlaczego więc apostoł Piotr odwołuje się do słów ze Starego Testamentu, powołując się na, mówiąc o świętości? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. 11 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej. I potem te słowa znów echem pojawiają się w listach Piotra. Piotr mówi: wy jesteście rodem wybranym, narodem kapłańskim, królewskim, nabytym krwią. Krwią baranka paschalnego zostaliśmy nabyci. My jesteśmy tym rodem kapłanów królewskich, żeby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, który nas uświęcił. Także uświęcamy się. Kto czysty, niech się nadal oczyszcza. A kto brudny, niech się nadal brudzi. Kto czysty, niech się oczyszcza. Niech się jeszcze bardziej oczyszcza. Niech odcina ze swego życia to, co mogłoby go zanieczyścić. Trzecia Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Nie zanieczyszczajcie się jedzeniem nieczystości, jedzeniem rzeczy nieczystych. Nawet już Noe miał rozpoznanie, co jest czyste, co nieczyste. Dlatego Bóg rozkazał Noemu, aby do arki wprowadził po 7 par z czystych zwierząt. Noe, Arka Noego. Na długo nawet przed Abrahamem, na długo, długo, długo przed Mojżeszem. Ludzie wiedzieli, co jest czyste, co jest nieczyste. I kwestia jest taka. Czy świętość Nowego Testamentu to jest jakiś inny standard świętości niż ta w Starym Testamencie? Święci Starego Testamentu jakoś inaczej byli święci niż święci Nowego Przymierza? Ja myślę, że nie. Myślę, że jest to ten sam święty Bóg, ten sam standard świętości i ta sama pierwsza świętość Boga, jaka pojawia się w Biblii, a mianowicie szabat. Zaraz 7 dnia stworzenia Bóg ustanowił szabat. Uświęcił ten dzień, uczynił go świętym, szczególnym, wybranym. Świętymi bądźcie, czyli bądźcie święci, szczególni, wybrani, oddzieleni od całej reszty. Przez to, że wasz styl życia odzwierciedla standard Bożej świętości, że ten standard Bożej świętości ma praktyczne zastosowanie w waszym życiu. Więc się oczyszczamy i świnki nie szamamy, tak? To jest taki praktyczny wniosek. Okej, to tyle.
taka krótka piłka to była, krótka myśl, żeby mi nie uciekła, bo na temat właśnie świętości w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie. I czy to jest jakaś kompletnie inna świętość? Czy to jest po prostu kontynuacja? Kontynuacja. Kontynuacja świętego standardu, jaki Bóg udzielił narodowi wybranemu, którym my jesteśmy, wybrani w Chrystusie Jezusie. Prawdziwy Izrael Boga. Eklesia Izrael. Eklesia Izrael. Naród wybrany, lud Boży, którego historia sięga do czasów wyprowadzenia z Egiptu. Księga Eksodus. I potem, w dzień Pięćdziesiątnicy, Bóg zrealizował obietnicę, jaką dał Izraelowi, całemu Izraelowi, że ześle ducha swego i wypisze prawa swoje na sercach ich i na umysłach ich. I następnie wielu z pogan będzie miało przywilej być wszczepionym w to szlachetne drzewo oliwne, którego częścią mam zaszczyt być. Halleluja! Izraelita. Kochani, kochani, ludzie Boży, dzieci Boże, jesteście elita, Izraelita. Nie dajcie sobie wyrwać tego. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście kimś mniej. Jesteście rodem królewskim, kapłaństwem Boga żywego. Wielu z was, z pogan, poprzez wszczepienie w szlachetne drzewo oliwne. Żyjmy szlachetnym życiem. Halelujahła! Żyjmy standardem świętości naszego Boga. Kto czysty, niech się nadal oczyszcza i uświęca. Kto brudny, niech się nadal brudzi. Go home, read your Bible.